Najlepsi na świecie siatkarze plażowi zagrają w Olsztynie. To już pewne, że turniej rangi Grand Slam przeniesie się właśnie do stolicy regionu. Podczas konferencji, która odbyła się 10 lutego w Kapitanacie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel, przybliżono szczegóły zawodów. Najlepsze dwójki kobiet i mężczyzn z całego świata od 10 lat rywalizowały w Starych Jabłonkach. Dlaczego impreza przynosi się do Olsztyna? Myślę, że już formuła Starych Jabłonek się lekko wypaliła i Olsztyn przy takim obiekcie, jak na którym tu jesteśmy, no dostaje troszeczkę, ten turniej dostaje troszeczkę przewiewu i no mam nadzieję, że tutaj kibice z Olsztyna podziękują za to przeniesienie, że zobaczą bardzo fajny turniej na bardzo wysokim poziomie sportowym i bardzo dobrej organizacyjnie przeprowadzony. Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel przygotuje niezbędną infrastrukturę do przeprowadzenia tak dużych zawodów sportowych. Wszystko wskazuje na to, że bez problemu zdołamy przygotować 6 boisk do rozgrywek i jedno boisko główne z tak zwanym stadionem, widownią na 4-5 tysięcy osób. Te analizy są dokonywane, niedługo będziemy wiedzieć, gdzie ten stadion ma stanąć. Zdaniem marszałka województwa i prezydenta miasta, olsztyńskie zawody z cyklu Grand Slam będą nie tylko wspaniałą rozrywką dla miłośników siatkówki, ale również doskonałą okazją do promocji regionu Warmii i Mazur. Z pewnością duży prestiż dla miasta Olsztyna, ale to jest też ważne, żeby dobrze mówił i oddziaływał na cały region. Infrastruktura, którą budujemy, która na pewno w całej krasie już będzie stanowiła o potencjale i możliwościach naszego miasta i jeziora, będzie sprzyjała tego typu wydarzeniom, a będzie ich coraz więcej. Niesamowite siatkarskie emocje czekają więc mieszkańców Olsztyna pod koniec sierpnia, kiedy to 64 pary kobiet i mężczyzn będą walczyć o łączną pulę nagród w wysokości 240 tysięcy dolarów. Zawody odbędą się w dniach od 25 do 30 sierpnia 2015 roku.